Dziękuję bardzo, witam wszystkich. No, temat prezentacji jest dosyć specyficzny, bo w sieci można znaleźć bardzo dużo materiałów opisujących wypozycjonuj swoją stronę internetową w 5, 10 krokach, 20 itd., które zazwyczaj kierują do kursów sprzedażowych. No tutaj postanowiłem omówić błędy, które naprawdę mają znaczenie, bo łatwo wystartować z pozycjonowaniem, gorzej jest później utrzymać projekt, ewentualnie stronę internetową. Dlatego zaczniemy od rezultatów. Mamy na tapecie taki wykres. Osoby zajmujące się pozycjonowaniem na pewno kojarzą to narzędzie. Jest to narzędzie Synuto. I tutaj mamy przedstawione efekty jednego z tych 5 sposobów. No tutaj mamy frazy w przedziale top 10 największej drogerii w Polsce, która no niestety zaliczyła ekstremalny spadek w najważniejszym dla siebie okresie sprzedażowym. Tutaj zmiana dotyczyła właśnie strony internetowej. I zmiany były bardzo diametralne. No tutaj strona internetowa w żadnym stopniu nie przypominała swojej dotychczasowej strony. Brakowało kontentu, UX-a, całkowitego układu oraz struktury treści, tak? Nie było kompletnie niczego, więc jak można było temu zapobiec? No to oczywiście wiadomo, że trzeba było to wszystko odpowiednio przygotować. Analizowałem dokładnie dane w narzędziu Web Archive. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że była zupełnie inna struktura, jeżeli chodzi o układ treści i podział kategorii produktów. Mamy tutaj ogromną różnicę, jeżeli chodzi o ilość podstron, adresów URL w 2018 roku, czyli rok przed wprowadzeniem zmian, oraz adresów URL, które zostały skraulowane przez narzędzie w 2019 roku, czyli zaraz po przeindeksowaniu strony. No to jest prawie 10-krotna różnica, więc sobie sami pocięli skrzydła. Sytuacja też nieciekawie przedstawiała się pod kątem klasteryzacji kontentu i produktów. No tutaj, jeżeli chodzi o 2018 rok, kiedy były jeszcze nie wprowadzane zmiany, ale były rozpoczynane prace nad tą stroną, no to wszystko ładnie było poukładane, widać duże plastry, ładnie poukładany kontent, produkty. Natomiast w 2019, gdy nastąpiła ta niechciana katastrofa, widać bardzo dużo plasterków i one w ogóle w żaden sposób nie były ze sobą połączone, więc było bardzo dużo kontentu i produktów, które były albo źle przypisane do kategorii produktowych, albo w ogóle nie były ze sobą w żaden sposób powiązane. Kolejnym elementem, który przełożył się właśnie na statystyki, ogólnie estymacji oraz dalsze działania marketingowe, była sezonowość domeny. No tutaj w przypadku sezonowości, no to bazujemy na stricte wypozycjonowanych frazach, które są w przedziałach top 3, top 10. No niestety sytuacja była taka, że... Dzień dobry. Sytuacja była taka, że no tutaj mamy bardzo płaski wykres, jeszcze sprzed początku wprowadzania jakichkolwiek zmian. Najważniejszy wzrost występował w wrześniu, później występował wraz z grudniem spadek. No to nie do końca obrazuje sytuację, ponieważ jeżeli chodzi o zmiany w algorytmie, no to owszem, były wprowadzane w tym okresie, w okresie sierpniowym, lecz zazwyczaj w grudniu następował wzrost. Przeglądając drugi wykres, widać tutaj bardzo duże oscylacje pomiędzy różnymi zakresami. No tutaj no niestety sobie sami zrobili krzywdę i widać, że właśnie już pod koniec roku, jak niby była wprowadzana zmiana, no to już cokolwiek drgnęło i zaczęli naprawiać sytuację, tak jak się zorientowali, że jest bałagan w indeksie oraz na pozycjach. Kolejnym elementem, który jest, jeżeli chodzi o popełnianie błędów SEO, są adresy URL i kanonikale. No tutaj Tomek Kołkiewicz miał wczoraj bardzo fajną prezentację, jeżeli chodzi o duplikację kontentu i on właśnie promuje linkowanie pomiędzy domenami, jeżeli chodzi o kanonikale. Ja omówię tutaj akurat kwestię kanonikali wewnętrznych. No, kanonikale pełnią funkcję, że pozwalają poukładać kontent, że mamy na przykład wpis blogowy i mamy drugi wpis, jeszcze na przykład pod stronę produktu z tą samą treścią. No tutaj kanonikal pozwala wyznaczyć pod stronę, która jest najważniejsza i to jest odpowiedni impuls, sygnał dla Google'a, żeby pozostałe podstrony nie brać pod uwagę, jeżeli chodzi o rankowanie. Jeżeli chodzi o strukturę strony internetowej, no to tutaj też występowały problemy, to jest akurat inny case, bo to była akurat strona
z którą miałem możliwość niestety współpracować. I wyglądała w ten sposób, że w pliku HT Access były wszystkie dostępne możliwości adresów URL. Zaczynając od tych, które były zabezpieczone protokołem HTTPS oraz te, które nie posiadały protokołu HTTP. Również występowały wersje bez www. Więc tutaj był taki miks, że ciężko było to poukładać, już pomijając fakt, że zamiast ładnie nazwać kategorię produktu, to była kategoria produktu. Tak, no, to był segment budowlany i ciężko było to poukładać. No ale na szczęście się udało i miało to później ręce i nogi, więc zastanawialiśmy się, którą opcję wybrać. No tutaj mieliśmy różne warianty, czy pójść w kierunku HTTPS, czy www. I pojawiała się również zagwozdka związana z trailing slashami. No tutaj akurat mamy jeden pusty kwadracik i pytanie do publiczności, co tu powinno się znajdować, jeżeli chodzi o zepsucie sobie widoczności. Jakieś pomysły? Zgadza się bezapelacyjnie. Spotkałem się z takimi przypadkami, gdzie na przykład klient działał na rynku lokalnym i wpadł na bardzo genialny pomysł, że cały kontent przyniesie na subdomenę. No. Przepis na katastrofę, tylko szykować popcorn. Więc no, to jest akurat ostatni element, który no, najbardziej napsuje, jeżeli chodzi o strukturę strony internetowej. No tutaj, jeżeli chodzi o kanonikale, no to owszem, można zignorować kanonikale, tylko niestety później dostajemy takiego maila. No i ktoś, kto nie ma do czynienia z Google Search Console albo jest właścicielem biznesu i nie zajmuje się stricte tego typu sprawami, no to już jest przerażony, bo to wygląda, jakby była jakaś katastrofa albo jakaś infekcja albo cokolwiek innego, co się dzieje na stronie. No, gotowy przepis na dramat. No tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że nie był ustawiony link kanoniczny, no i po prostu przychodziły zwrotki. Jeżeli chodzi o akurat Search Console, no to tutaj taka mała porada, że owszem, możemy sobie ustawić kanonikale dzisiaj, ale tak naprawdę możemy tego maila dostać za tydzień, dwa, w zależności jak to będzie przetworzone. Search Console posiada takie lagi, że one mogą wynosić nawet miesiąc, dwa, więc tutaj jeśli skonfigurowaliśmy to w odpowiedni sposób, to powinniśmy to zignorować, ewentualnie jeszcze zweryfikować. Kolejnym elementem, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o zepsucie strony internetowej i widoczności, jest infekcja. Pytanie też do publiczności. Ile z was osób miało do czynienia z infekcją? Ile z was czyściło infekcję? Ile z was wywołało infekcję? Nie ma, nikt się nie przyznaje. Ta! Dobra, lecimy. No i infekcja, no... To jest standardowy screen z WordPressa. Akurat w agencji, w której pracuję, mamy pod sobą ponad 160 WordPressów, więc no, o przepis na katastrofę niełatwo, więc warto robić cotygodniowe maintensy i mieć odpowiednio dobrany hosting, który będzie odpowiednio separował wszystkie zasoby, żeby to po prostu między sobą nie przechodziło. No tutaj mamy przykład strony, którą akurat dostałem pod opiekę, gdzie było akurat 37 aktualizacji i 581 komentarzy spamowych. No, przypadek był dosyć ekstremalny, bo strona internetowa była zbudowana na motywie, który był nierozwijany w ogóle od 3 lat, więc to w ogóle był cud, że to się jeszcze nie zainfekowało. No to przeszliśmy do oczyszczenia, no i to też zostało wyprowadzone na prostą. No i oczywiście dla sympatyków szybkich stron internetowych, no to oczywiście było dużo sliderów, czego jest przykładem Smart Slider. No. I wtyczka Yoast, ale to jeszcze przejdę do tego, więc trzeba było trochę posprzątać, no i tak. Innym case'em z kolei była strona internetowa domu opieki, która po prostu sobie funkcjonowała, właściciel był zajęty prowadzeniem biznesu i wszystko było cacy. No niestety pewnego dnia zgłosił się do nas, wykonałem audyt, no ale patrzę, że coś jest nie tak. Strona internetowa działała 5 lat, wszystko było cacy, na stronie wszystko ok, ale sobie zacząłem sprawdzać komendę site. Jak ja zobaczyłem site'a i zobaczyłem sobie te linki, to ja zacząłem sobie klikać i co się okazało? Kierowało to do chińskiego sklepu z meblami i odzieżą. A strona docelowa była domem opieki, więc no był taki miks. Oczywiście domena dostała bana, więc w Search Console nie było totalnie niczego, więc trzeba było gruntownie czyścić. Jeszcze taka mała ciekawostka. Wykonaliśmy czyszczenie, wszystko było ok, ale po 2 tygodniach problem powrócił. Monity były. Więc trzeba było czyścić jeszcze raz, co się okazało. Programiści, którzy wytworzyli motyw, pozostawili po sobie masę dziur i ciężko było to połatać, więc no, musieliśmy nieźle z tym wojować. W końcu zarekomendowaliśmy zmianę strony, no i problem zniknął jak celulit. Lecimy dalej. Kolejnym elementem, który właśnie nas informował, osoby, które mają trochę do czynienia z SEO,
na pewno kojarzą tego typu zrzuty. To akurat jest zrzut ze starej wersji Search Console'a, sprzed zmian. No i właśnie takie monity się pojawiały. No, w przypadku nowego Search Console'a to też się pojawiają takie monity, ale teraz Google bardziej działa na poziomie tego, że wszystko widać po danych. Jeśli pojawiają się alerty, na przykład w przypadku jakiejś kosmicznej ilości niezaindeksowanych postron, no to akurat to sygnalizuje, że coś się dzieje. Kolejnym elementem jest Black Hat. No, jeżeli chodzi o Black Hat, no to tutaj są zdania podzielone. Pytanie do uczestników, czy wiecie, co to jest Black Hat? Okej. Czyli tak, to są niedozwolone techniki pozycjonowania, które nie są za bardzo preferowane przez Google'a. Normalnie przy pozycjonowaniu stron internetowych powinno działać on-site, off-site, no ale w przypadku Black Hatu, no to właśnie wykorzystuje się tego typu techniki, nie ma niczego. To akurat jest zastosowany cloaking, który polega na bardzo prostym rozwiązaniu, jakim jest ustawienie koloru czcionki razem z tłem. Żeby użytkownicy nie widzieli, nie rzucało się w oczy. Oczywiście to jest ogromny keyword stuffing, bo jest naciukany fraz, więc no, jeżeli robot Google'a przeskanuje cały kod, no to w pierwszej kolejności to wychwyci i oczywiście stronę oceni. Kolejnym elementem jest nawiązanie do mojej prezentacji z zeszłego roku. Czy połączenie WordPressa z AI może pomóc, czy zaszkodzić? Jak myślicie? Tak? Bezapelacyjnie, że to zależy. Akurat wykonaliśmy trochę testów, jeżeli chodzi o odpalenie AI na WordPressach naszych. No i sytuacja przedstawiała się dosyć nieciekawie. No ja wykonywałem też prywatnie testy. Kosztowało mnie to 7 centów. Wygenerowałem sobie tego typu artykuły. No i no, jak to zobaczyłem, to ja się załamałem. Już wolałem ręcznie klepać w czacie GPT artykuły i przyklejać. No mamy tutaj sytuację taką, że okej, super, mam wygenerowany content. No ale co mamy tutaj? Chciałem artykuł, co to jest Scrum. Jeśli sobie przeanalizujemy strukturę artykułu, to tutaj co zdanie występuje fraza Scrum. Google tego bardzo nie lubi, bo to jest takie upychanie fraz na siłę, już pomijając fakt, że jak wygenerował mi obrazek, to w ogóle obrazek wygenerował mi z jakiegoś szkolenia, gdzie wszyscy mieli oczy kobry, gdzie nie było wiadomo, kto gdzie patrzy. Jeszcze jedna zagwozdka, nad którą się zastanawialiśmy, jest bezpieczeństwo. Publikacja takich artykułów z takim kodem no jest trochę no, ryzykowna, no bo jeśli ktoś puszcza bota na stronę i sobie przeanalizuje strukturę i kod, no to tutaj mamy ID-ki. W ID-kach jest pisane, jaka wtyczka to generuje. Tylko pozostaje czekać, aż będą dziury w tej wtyczce i przyjść do ataku. Sytuacja była z tym związana na przykład, jeżeli chodzi o WooCommerce'a w 2019 roku, że w okresie wakacyjnym wyszedł update WooCommerce'a, z czego było masę dziur i była ogromna panika, płonęły koszyki, bo trzeba było szybko zaktualizować, no bo była ogromna podatność, tak? Więc tutaj, jeśli byłaby podobna sytuacja, no to cofamy urlop, działamy, tak? Lecimy dalej. No i tutaj, jeżeli chodzi o standard, no to też trochę wczoraj się pojawiało o kwestii o wtyczkach, no to ja się bardzo często w pracy softa niestety spotykam ze zjawiskiem, zrobiłem sobie stronę internetową, jest sacy, wie pan, jest strona odpisowana, mam 300% SEO, mam 3 wtyczki, tak. No, ja jestem zwolennikiem tego, żeby strony były szybkie i wykorzystywały jak najmniejszą ilość wtyczek, no ale no, niestety zdarzają się przypadki takie, że no, mamy do wyboru opcję. Jedną z czterech, pytanie, którą byście wybrali? Powiem tak, to nie są Pokémony, że je się łapie. Ja jestem zwolennikiem akurat ostatniej opcji, dlatego dałem ją na końcu, bo jeżeli chodzi o Yoasta, Yoast ma to do siebie, że... Wiem, finiszuje. Yoast ma to do siebie, że akurat no niestety on lubi robić kaprysy przed update'ami. Jeśli wychodzi jakaś aktualizacja WordPressa globalna i Yoast z nią nie jest sparowany, no to ukaże nam się biały ekran śmierci, tak? I wtedy będzie trzeba szybko działać, bo Jezu, nam się strona wyindeksuje i co to będzie, spadnie ruch. A jeśli jeszcze mamy wykupione artykuły na WordPressie, no to sytuacja jest taka, że musimy przez rok utrzymywać portal, bo jak nie, zwracamy hajs. No i tutaj mam sytuację taką, że no, mam 3 wtyczki, jest super, no cacy, panie Mariuszu, pozycjonujemy stronę, ja już sobie zacząłem działać, mam zbudowaną strukturę. No i jest poodpalana jedna, druga, trzecia wtyczka i mamy sytuację z mapami witryny. No mapa witryny jest drogowskazem dla Google'a, gdzie ma sobie spacerować, co ma indeksować, co jest wyłączone i w ogóle. No tutaj mamy przypadek, już nawet nie pamiętam, to była wtyczka Yoasta i jeszcze jakaś, chyba All-in-One SEO. I tak, mapy witryny dotyczące wtyczki Yoast ładnie
zostały skraulowane, pobrane wszystko cacy, ale z all-in-one'em były problemy. Dlaczego? Jedna wtyczka drugą zaczęła kanibalizować i zaczęła blokować mapę witryny. No, zostało jakieś tam wprowadzone proste zabezpieczenia, chyba raptem jedna linijka kodu, która właśnie eliminowała inne, żeby nie zrobić śmietnika, no. I tak, i nie. Jeśli by to nawet weszło, to i tak niewiele by to dało, no bo widać, że no, to by były powielone dane i Google by się zapętlało, tak? Lecimy dalej. Z ambitnym elementem tej prezentacji, jakim jest podsumowanie, czyli zmiana strony internetowej i domeny powinna być przemyślana, no bo jeśli zmienimy sobie domenę, no to oczywiście budujemy SEO od zera, więc wracamy do początku i wydajemy całą pulę. Powinna być przemyślana. Jakie adresy URL wybrać? No tutaj trzeba kierować się interesem użytkowników i żeby było wszystko w miarę poukładane i sensowne. Jeżeli chodzi o Black Hat, no to tak jak wspomniałem, on jest niepreferowany przez Google. No wyjątkiem są tutaj branże, no, dla których Google jest nieprzychylny, jeżeli chodzi nawet o reklamy, bo jest ograniczenie, jeżeli chodzi o kategorię CBD plus 18 ITP, więc tutaj no, Black Hat w skrajnych przypadkach się może sprawdzić, lecz w przypadku normalnych stron nie. I ile wtyczek pod SEO? No tutaj oczywiście wiadomo, odpowiedź brzmi, że jedna. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na mojego LinkedIna i do kuluarów.